Teraz o tym, jak daleko można się posunąć, by pozbyć się psa przed wakacjami. Na autostradzie A2 interweniowała dziś Fundacja Niechciane i Zapomniane. Okazało się, że właściciel zrzucił psa z autostradowego nasypu. Pani Alicja ze Strykowa przejeżdża rowerem drogą wzdłuż autostrady niemal codziennie. Dzisiaj w pewnym momencie usłyszała wyraźny dźwięk, który przypominał skowyt zwierzęcia. Jak się okazało, tuż obok autostrady leżał pies. Był wycieńczony i nie mógł się ruszać. Miałam butelkę z wodą. Próbowałam go jakoś do siebie zawołać. Dwa kroki, dosłownie się przeciągnął. Kobieta postanowiła wezwać pomoc. Powiadomiła władze Strykowa, bo pies znajdował się za siatką w pasie drogowym na terenie tej gminy. Niestety nikt nie zareagował. Na ratunek zwierzęciu ruszyła za to łódzka Fundacja Niechciane i Zapomniane. W akcji pomogły też służby autostradowe. Co w takich przypadkach robicie? No co, zawiadamiamy schronisko, ewentualnie no ułatwiamy wyjście, no bo to również mogą być okoliczne psy. Okazało się, że pies został zrzucony z wiaduktu. Jest młody, ma 1,5 roku. Mimo upadku z tak dużej wysokości był w stanie wyczołgać się z rowu i szukać pomocy. Ogólny stan psa jest dobry, jednakże na pewno ostatnie kilka dni spędził bądź tutaj, bądź w kiepskich warunkach. Jest odwodniony, ma bardzo dużo kleszczy. Pies został natychmiast przewieziony do lecznicy weterynaryjnej w Łodzi. Po wstępnym badaniu okazało się, że nie ma czucia w jednej z łap. Jest skrajnie wychudzony i wygłodniały. Będzie wymagał długiego leczenia, niewykluczone, że niezbędna będzie też operacja ortopedyczna. Wszystkie osoby, które rozpoznają psa i mogą wskazać jego właściciela, proszone są o kontakt z policją. Jeśli ktoś chciałby wspomóc jego leczenie lub go adoptować, można się kontaktować z łódzką Fundacją Niechciane i Zapomniane.